Witajcie kochani na Wdzięcznym Sercu. Dwie organizacyjne sprawy na początek, żeby nikomu nie umknęły. Jeżeli chcesz wesprzeć dzieło Wdzięcznego Serca, abym dalej mogła robić to, co robię na co dzień, to serdecznie zachęcam Ciebie do kliknięcia w link poniżej tego filmu. Przekieruję Ciebie do Patronite'a, gdzie będziesz mógł udzielić wsparcia temu dziełu. A druga informacja to jeszcze raz powiem o facebookowej grupie Wielki Post od Narzekania. Nadal możecie tam dołączyć. Dzieją się tam różne fajne rzeczy. Są ćwiczenia dla tych, którzy chcieliby jeszcze pogłębić swoją pracę nad wdzięcznością. Są różne fajne tematy. Dyskusje w międzyczasie wypływają, dlatego zapraszam. Natomiast najpierw trzeba postąpić zgodnie z instrukcją, również znajdującą się w opisie tego filmu. Powiedziałam szybciutko, żeby już było. No i teraz przechodzimy do fragmentu, dlatego że dzisiaj przeczytam Wam troszeczkę dłuższy fragment, więc zaczynamy szybciutko. Kochani, dzisiaj, żeby jeszcze powiedzieć w ogóle o czym mowa, dzisiaj będziemy mówili o narzekaniu z innymi, czyli wtedy, kiedy nie tylko Ty narzekasz, tak jak do tej pory sobie omawialiśmy, ale kiedy narzekasz z innymi ludźmi. No i czytamy fragment z listu do Efezjan, 5 rozdział, od 3 do 7 wersetu. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości, niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani niedorzecznego gadania lub nieprzyzwoitych żartów, bo to wszystko jest niestosowne, raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego. Wykrzyknik. Bardzo mocny, bardzo treściwy fragment. Nie możemy się tutaj niestety wywinąć od tego, że słowa nie mają dla Pana Boga znaczenia. To, o czym mówisz na co dzień, ma wielkie znaczenie w oczach Boga i Bóg zwraca uwagę na każde słowo, które wypowiadasz i tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku kilka wstecz, każde Twoje słowo ma znaczenie w rzeczywistości duchowej. I zobaczcie, jak wyraźnie mamy ze sobą zestawione wdzięczne usposobienie, do którego w tym fragmencie jesteśmy wzywani, i próżne gadanie, czcze gadanie, niestosowne gadanie, gadanie o nieczystości, nieprzyzwoite żarty, gadanie o tym, co haniebne. Zobaczcie, że cały czas mamy tutaj mowę o próżnych słowach. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami. Co robimy, kiedy narzekamy z drugim człowiekiem? No właśnie, zwodzimy siebie nawzajem próżnymi słowami. I to jest takie nakręcanie się w tym narzekaniu. Zauważcie, że jak ktoś narzeka, to raczej nie narzeknie jednym słowem, a stworzy z tego temat do dyskusji z drugim człowiekiem i oni tak mogą sobie ponarzekać jakiś dłuższy czas. Dlatego, że kiedy narzekasz, to ty zwodzisz swoimi próżnymi słowami tamtego człowieka, a on zwodzi ciebie. I w ten sposób nakręcacie się w tym narzekaniu. No właśnie, a na jakie tematy narzekamy? No na tematy złe, na tematy haniebne, niestosowne, nieczyste. Bardzo często w parze z narzekaniem idą właśnie nieprzyzwoite żarty. Dlatego, że jeżeli ktoś narzeka z innymi ludźmi, to oznacza, że on nie potrafi zapanować nad swoim językiem. A człowiek, który nie panuje nad swoim językiem, to zazwyczaj również nie panuje nad swoimi żartami, z łatwością żartuje o tym, co nieczyste, o tym, co nieprzyzwoite, o czym nie przystoi mówić. I kochani, okazuje się, że to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane. Twoje nieczyste myśli z nieczystymi słowami, które potem wypowiadasz w rozmowie z drugim człowiekiem.
i to wszystko zaprzecza wdzięcznemu usposobieniu. Zamiast tego wszystkiego masz być usposobiony wdzięcznie, czyli masz patrzeć na świat wdzięcznie, masz wypowiadać się wdzięcznie i w końcu masz mieć w sobie wdzięczność. Natomiast nie musisz od razu mieć w sobie wdzięczności, bo to, co zadzieje się w sercu, często jest dopiero gdzieś ostatnim punktem tego procesu przemiany. Serce czasami dostosuje się gdzieś dopiero na końcu, bo no na tyle tam głębokie zmiany zaszły, że potrzeba czasu, żeby one się odwróciły. Natomiast to, nad czym masz pełne panowanie już dziś, bo tak jak już mówiłam, Bóg dał nam wolną wolę i my możemy decydować o tym, co myślimy i co mówimy. Tak więc możesz wpłynąć na to, w jaki sposób będziesz się wypowiadał. Możesz wpłynąć na to, o czym będziesz mówił z drugim człowiekiem. I chcę Tobie powiedzieć, bo pytaliście mnie, co zrobić, kiedy w naszym towarzystwie ktoś narzeka. Na pewno przypominacie sobie teraz takie osoby, ja bez problemu teraz mogę sobie kilka przynajmniej przypomnieć, które narzekają, są w tym tak dobre, już tak do tego przyzwyczajone, że cały czas narzekają. To jest taki aż słowotok, który ciężko przerwać. To chcę Tobie powiedzieć, że Ty również, tak samo jak ta osoba, jest 50 na 50, masz wpływ na to, jak Wasza rozmowa będzie wyglądała. Masz wpływ na to, jakie tematy w tej rozmowie będą poruszane. Masz wpływ na to, do czego finalnie ta rozmowa będzie prowadziła. Bo bardzo ważne jest to, żeby te nasze rozmowy właśnie były ogólnie wdzięczne, żeby te nasze rozmowy prowadziły do czegoś dobrego, żebyśmy po tych rozmowach mieli ciekawe wnioski, żebyśmy poprzez te rozmowy przybliżali się do Pana Boga. To są dobre rozmowy. To są te dobre owoce naszych rozmów. Tak możesz zobaczyć, czy idziesz w dobrą stronę, czy nie. W każdym razie Twoim zadaniem na dziś, już kończąc, jest to, że kiedy druga osoba będzie narzekała przy Tobie i będzie próbowała Ciebie wciągnąć w to narzekanie, to Ty wtedy powiedz o czymś dobrym. Powiedz o czymś, co ostatnio Ciebie zachwyciło. Co ostatnio się Tobie spodobało. Z czego jesteś zadowolony. I teraz od razu tutaj powiem, no, nastawmy się na to, że reakcja tego narzekającego człowieka nie będzie zbyt pochlebna. Mina może być nietęga, dlatego że przerwiesz jego narzekanie, on nagle poczuje się niekomfortowo w tej sytuacji, bo jest przyzwyczajony do tego, że narzeka i może tylko to potrafi robić. I najzwyczajniej w świecie nie będzie potrafił zachwycać się razem z Tobą, ale nie przejmuj się tym. Mów z wdzięcznym usposobieniem, mów z łagodnością, mów z uśmiechem, ze spokojem o tym, co dobre. Zmień temat po prostu i zacznij mówić o tym, co dobre. Oczywiście, jeżeli ktoś tam chce się Tobie wyżalić, to nie chodzi o to, żeby od razu ucinać i mówić o tym, co dobre. Możesz go wysłuchać, ale są pewne granice, więc kiedy poczujesz, że ta rozmowa już idzie w złą stronę, że ona wydaje złe owoce, to delikatnie zmień temat i mów o tym, co dobre. I my, Panie, prosimy Ciebie o to, żebyś Ty pomagał nam zmieniać temat, pomagał nam w taki świadomy sposób decydować o rozmowach, w których uczestniczymy. Żebyś Ty dawał nam wszelkie narzędzia wpływu, które są nam potrzebne do tego, żeby te rozmowy wydawały dobre owoce. Żebyśmy mieli w tych rozmowach wdzięczne usposobienie, żebyśmy rzeczywiście dawali Ciebie, dawali radość drugiemu człowiekowi podczas rozmowy. Ty, Panie, udzielaj nam swojej mocy, udzielaj nam swojego wpływu, tak żebyśmy mogli prowadzić te rozmowy po Bożemu, tak jak Tobie się podoba. Bądź uwielbiony, Panie, w każdej naszej rozmowie, teraz i na wieki. Amen. Dzięki Wam wielkie i do zobaczenia już jutro.